Przede wszystkim modernizacja systemu sterowania ruchem i budowa trzech lokalnych centrów sterowania w Koninie, w Kutnie i w Łowiczu. Kompleksowa modernizacja i przebudowa sieci trakcyjnej oraz modernizacja i wzmocnienie systemu zasilania sieci trakcyjnej. Przebudowa ponad 130 obiektów inżynieryjnych, to są przede wszystkim przepusty, ale też nieduże mosty. Budowa dwóch wiaduktów drogowych w miejsce istniejących przejazdów, to jest właśnie w Koninie i zaplanowany w Łowiczu. Przebudowa, kompleksowa przebudowa pięciu największych stacji, które nie zostały ujęte w pracach modernizacyjnych wykonywanych w latach 90. To jest oczywiście Łowicz Główny, Kutno, Koło, Konin i Podstolice. Przejazdy kolejowe tutaj w mieście Konin, to są dwa przejazdy, jeden w ulicy Torowej, drugi w ulicy Okulnej. W to miejsce powstanie nowy wiadukt drogowy oraz przejście dla pieszych w ciągu ulicy Torowej. Przejazd kolejowy w stacji Łowicz Główny, gdzie w jego miejsce też zostanie zbudowany wiadukt drogowy. To przejście dla pieszych będzie pod torami, tak? Jeżeli chodzi o ulicę Torową w Koninie. Tak, to będzie przejście pod torami dla pieszych. W samej stacji Konin też oczywiście, stacji w Koninie też zostanie kompleksowo zmodernizowany przystanek Konin Zachód. Tam powstaną zupełnie nowe perony. Jeżeli chodzi o budowę nowego dworca w Koninie, to jest spółka X-City, zależna z PKP Nieruchomości. My oczywiście jesteśmy z nimi w porozumieniu i te dwie inwestycje będą ze sobą współgrały. Ich projekty z naszymi projektami mieliśmy uzgadniane tak, ażebyśmy to wspólnie mogli wykonać. To znaczy oni wykonują swoją część, my swoją część i nam się to ładnie zgrywa bez jakichś takich, no zazębia się razem.